Witam serdecznie w kolejnej odsłonie pancernego euro. W dzisiejszym pojedynku wystąpią francuski junior ARL-44 oraz brytyjski Charioteer. Pierwszy pojedynek na mapie Łuk Ognia. 41% szans na zwycięstwo drużyny naszego francuskiego juniora. Losowanie bardzo dobre, co prawda po jednej siódemce w każdej ze stron, ale w drużynach dominują pojazdy poziomu piątego. Nasz zawodnik decyduje się przeprowadzić swój atak z lewą stroną, przejeżdżając za tory. Prawdopodobnie za chwilę uda się w kierunku górki, która teraz wskazywana jest przez jednego z sojuszników. Zobaczmy, jak wyglądać będzie to starcie. Nim rozpocznie się właściwa akcja, jeszcze przypomnienie o sile naszego francuskiego juniora. Niewątpliwie jego atutem jest armata 90 mm, średnie uszkodzenia 240, penetracja standardowego pocisku 212-259. Mamy na pocisku goldowym. Przypomnę wam również, że podobną siłą ognia dysponuje siódmy tier niemiecki, czyli legendarny Tygrys. A ARL to przecież poziom szósty. Przed nami pierwszy przeciwnik, Skoda T24, chwila na przycelowanie i bardzo dobry strzał. Co prawda minimalnie poniżej średnich uszkodzeń, ale strzał trafiony i to jest w tym momencie istotne. Mamy zatem pierwszy uszkodzony pojazd. Zobaczymy, czy naszemu juniorowi uda się tutaj wywalczyć punkt do klasyfikacji asyst. Na górze pojawiają się pierwsi przeciwnicy, są to czołgi średnie, dojechały zatem zdecydowanie szybciej niż nasz zawodnik. Tutaj strzał w T34-85 niestety nieprzycelowany dobrze i pocisk trafia w ziemię. Tym razem T34, próba znalezienia przestrzału bez skutku, kolejny strzał jego starszego brata bez uszkodzeń. A tutaj jedna z ciekawostek tego starcia. Artyleria AMX-13AM z pocisku odłamkowo burzącego nie zadaje uszkodzeń, trafiając bezpośrednio w dość masywnie skonstruowane gąsienice. Zobaczmy, jak to tutaj wszystko wygląda. Skupmy się jednak na starciu. Na środku pojawia się fałka 3601H, która dość mocno obrywa. Tutaj nasz zawodnik próbował oddać w jej kierunku strzał. Bezskutecznie niestety. Fałka schowana gdzieś za domkami, brak przestrzału i kończy ją FV-304, czyli popularne kopytko. Pierwsze wychylenie się na szczyt górki. Crusader 220 niestety kiepsko losuje nam dzisiaj francuskiemu juniorowi. Zobaczymy, może ta sytuacja odmieni się w dalszych fragmentach tego starcia. KW1 274, co zabrało nam RNG w tym momencie, zostało nam zwrócone. Kolejny uszkodzony pojazd. Zobaczmy dalej. Ponownie tutaj mamy Crusadera, strzał niestety już we wrak, a nam odpłaca się T34-85 jakimś strzałem z zaskoczenia. Decyzja o chwilowym wycofaniu się, tak aby zniknąć, nie dać się trafić artylerii, która, jak wiecie, jest bardzo groźnym przeciwnikiem. I zobaczmy, co nasz francuski junior tutaj będzie wyprawiał na tej górce. Na razie dyskretna próba wychylenia swojej dość mocno opancerzonej wieży. Pojawia nam się KW-1S. Strzał i niestety tutaj trafiamy w ziemię. Niesprawdzone przed strzałem położenie wrogiego pojazdu i zakończyło się stratą strzału, tym razem PZ4H 256. Czwarty już uszkodzony pojazd. Korzystając tutaj z chwili, przedstawię wam dokładne zasady naliczania tego. Jeśli jakiś pojazd zostanie przez naszego zawodnika zniszczony, nie liczy się on do klasyfikacji asyst jako pojazd uszkodzony. Nie chcę po prostu dublować punktów. Byłoby to po prostu zbyt proste dla każdego z pojazdów, dla każdej z nacji. Wracamy ponownie do bitwy. Przed nami M4. Próba strzału. Niestety pocisk gdzieś nam po drodze zniknął. Zatem dobra gra ciałem, co prawda z nieco większą stratą na swoim koncie, ale pierwszy zniszczony
czołg. Mamy zatem pierwszą bramkę na koncie francuskiego juniora. W międzyczasie bitwa dość dobrze potoczyła się dla naszej drużyny. Mamy już 11 do 3 na naszym koncie. Dość kiepski wynik, tylko 1015 punktów uszkodzeń, ale przypominam wam, jest to debiutant na tego typu imprezie. Francuski junior 6 poziomu dopiero stawia swoje pierwsze kroki na pancernych arenach. Tutaj próba wjazdu pod górkę. Jak widzicie, trochę komediowo to wyglądało. Na szczęście udało się przedostać nam. I jak się za chwilę okaże, była to bardzo ważna akcja w wykonaniu naszego zawodnika. 12 do 4. Pozostali przeciwnicy dość mocno pochowani za krzakami, za górkami. Jak na razie stoimy w okręgu bazy. Su-122-44, teoretycznie najgroźniejszy rywal w tym pojedynku. Pojazd 7 poziomu, bez problemu przebity w bok przez naszego gwiazdora. Tutaj mamy PZT-25, niemiecki czołg premium. Próba strzału niestety spóźniona i nie udaje się uszkodzić tego pojazdu. Pokazuje się naszym oczom artyleria, ta, która na początku bitwy nie przebiła się pociskiem odłamkowo burzącym. Tą jednak niszczą sojusznicy. Tym razem dobrze przycelowany, wyczekany Su-122-44. Mamy drugi punkt na koncie naszego zawodnika i pokazuje się nam PZT-25. Niestety nietrafiony i nasz zawodnik prawdopodobnie opadł już nieco z sił, dlatego nie zjeżdżał z okręgu bazy i kończymy to starcie wynikiem 14 do 6. Na koncie mamy 4 uszkodzone pojazdy i 2 czołgi zniszczone. A na drugą część tego pojedynku zapraszamy na kręte alejki Himmelsdorfu. Naszym bohaterem będzie brytyjski niszczyciel 8 poziomu Charioteer. Losowanie nie aż tak dobre, kilka pojazdów poziomu 10. Co ciekawe, towarzyszą nam po 3 artylerie po każdej ze stron. Nasz zawodnik decyduje się wykorzystać tutaj swój największy atut, jakim jest szybkość oraz celne na duży dystans działo 105 mm wyposażone w podstawowe pociski podkalibrowe o średnich uszkodzeniach 390 i 268 penetracji. Jako pociski goldowe mamy tutaj amunicję typu HESH, 480 średnich uszkodzeń, 210 przebicia, nieco mniejsze przebicie na standardowym pocisku, którym jest również amunicja typu HESH. Pierwsi przeciwnicy pojawiają się gdzieś w tych krętych alejkach. Nasz zawodnik jednak nie ma w tym momencie do czego strzelać. Zobaczmy, co uda się trafić tutaj z górki. Zajęcie dobrej pozycji przy ścianie, tak aby jak najmniej pojazdów miało szansę w nas trafić. Tutaj wychylamy się, nic na razie nie widać. W tych okolicach widziany był wrogi grill. On się nam niestety chowa. Na tak zwanej mordowni swój bój toczy E-setka w starciu z T57 Heavy oraz ISem 7. My nadal czekamy na swoją szansę. Nerwowe rozglądanie się. I naszym oczom pokazuje się tutaj TVPVTU, który dostał dobry strzał z woleja za 412. Jego wyjazd tutaj dość szybko się zakończył przy wsparciu naszego pojazdu z magazynkiem. Pierwszy zawodnik odparowany. My niestety przypłacamy ten wyjazd strzałem bardzo potężnym z grilla. Próbował nas dobić STA-2. 233 punkty uszkodzeń, a nam zostaje 68 HP i zawodnik musi w tym momencie bardzo uważać i bardzo rozważnie jednocześnie planować swoje ataki, tak aby przedwcześnie nie wrócić do szatni. Górka w tym momencie już niemal zdobyta przez naszych zawodników. Nam pokazuje się Tortoise. Tutaj strzał bardzo nieprzygotowany, trafione gdzieś okienko, ale pocisk nie przeszedł na drugą stronę. Mamy 5 do 2. Starcie
Dość szybko zaczęło układać się po naszej myśli. Tym razem próba przycelowania w Mausa. Pocisk nam gdzieś znika, a w tym momencie niezmiernie dużo szczęścia po stronie naszego Chariotira. Strzał z grilla, bez uszkodzeń, trafiona gąsienica i nadal żyjemy i możemy prowadzić ostrzał z tego miejsca. Ponownie Maus. Strzał niestety, tak jak i poprzednio, trafiony gdzieś w budynek. Maus uszedł z życiem. Mamy grilla tutaj. Próba strzału. Nie wiadomo, czy ten pocisk trafił. Zobaczmy dalej. Maus. I tym razem celne trafienie. 395. Celny strzał, przepraszam. Celne to by nie było trafienie. Troszeczkę się zamieszałem w komentarzu. Mam nadzieję, że to wybaczycie. Nasz zawodnik decyduje się nieco odważniej ruszyć. Pamiętajmy jednak, że punkty wytrzymałości tego pojazdu są już na bardzo niskim poziomie. Raz jeszcze wybaczcie pomyłkę komentatorską. 8 do 4 w HP. Znaczna przewaga naszej drużyny, a my ruszamy do boju. Zjazd tutaj zewnętrzną stroną, tym łagodniejszym fragmentem mapy. Na placu boju został Maus, grill, jak Panzeresto oraz trzy artylerie. Ciekawe, co jeszcze uda się zdziałać naszemu zawodnikowi. Jak Pancer w tym momencie ginie, podświetlone zostają również dwie artylerie. I to właśnie je za cel obrał sobie nasz brytyjski zawodnik. Żwawo ruszył w ich stronę tutaj. Decyzja o przeładowaniu na pociski typu HESH. Mniejsze przebicie, ale większe uszkodzenia. I zobaczmy, co z tego nam wyjdzie. Pierwszy strzał tutaj. GW Tiger. Niestety 1 HP zostało. Bardzo nieszczęśliwy strzał. I zobaczmy teraz ten dribbling pomiędzy trzema babokami. Pierwszy wykończony. Jeden strzela. Nie trafia na szczęście. Obiekt 261 ginie. My mamy tutaj amerykańską artylerię. Znów niestety kiepsko wylosowało. Artyleria wydawałoby się, że uszła z życiem. Na szczęście wspierają nas sojusznicy. I mamy jeden zniszczony pojazd oraz jeden punkt asysty. Zobaczmy zatem, jak prezentuje się tabela po dzisiejszych starciach. A tu na czele naszej klasyfikacji bez zmian prowadzi bardzo skuteczna reprezentacja Francji. Po piętach depcze im Wielka Brytania. Zobaczmy, jak kolejne pojedynki będą miały wpływ na układ w naszej tabeli. A na dziś to tyle i oddajemy głos do studia.